Cześć, witam Was w trzecim odcinku z Dzikich Poradników. Dzisiaj specjalny odcinek, ponieważ wracamy po około, nie wiem, dwóch latach, 2,5 roku. I tak, i dzisiaj, tak jak mówiłem, coś specjalnego, czyli, jak myślicie, możecie napisać w komentarzu, nie no, żartuję, nie piszcie. Bo to już wiadomo będzie, bo przecież zaraz powiem. Dzisiaj pokażę Wam, jak skopiować i wkleić tekst. Dokładnie. Możemy wpisać sobie przykładowo, nie wiem, puszcza, Wikipedia, bo ostatnio wyszukałem puszcza. Skopiujmy w ten sposób. Ctrl-C, tutaj też Ctrl-C. Otwieramy notatnik. I Ctrl-V. A, no tak. A właśnie, kolejna rzecz, o której niektórzy z Was mogą nie wiedzieć, bo tamto to pewnie większość wie, no ale... Wiadomo, że przyda Wam się taki odcinek edukacyjny. Kolejna rzecz, o której możecie nie wiedzieć. Jak skopiowałem dwie rzeczy, najpierw puszcza, potem wielki niezamieszkany obszar porośnięty lasami lub burami, to mogę wkleić i to, i to. Tylko tak, wkleiłem jedną rzecz, a żeby wkleić drugą, no to tak, zamiast Ctrl-V, to Windows V, no i mam schowek. O, i mam puszcza, no i mogę mieć, i mam. Mogę już zapisać, nie wiem, wysłać tam do urzędu czy gdzieś, no i mam gotowe. W takim razie dzięki za oglądanie, zostawcie łapkę w górę, subika na kanale, pozdrawiam, do kolejnego, cześć.